Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco na kolejnym odcinku z cyklu Matematyka dla rozszerzonych, Matematyka 500+. Tym razem na tapetę idzie geometria analityczna. Zapraszam gorąco. Przeglądając arkusze maturalne, można bardzo łatwo zauważyć, że zarówno na poziomie podstawowym, jak i na rozszerzonym potrzebna jest geometria analityczna, znajomość geometrii analitycznej. Dlaczego? Dlatego, że na poziomie podstawowym bardzo często zdarza się, że jest zadanie za 4 punkty, za 5 punktów, za 2 punkty właśnie z geometrii analitycznej, natomiast na poziomie rozszerzonym też bywa zadanie nawet i za 5 punktów właśnie z geometrii analitycznej. Dlatego bardzo ważne jest, żebyś opanował te treści, które dotyczą zarówno podstawy, jak i rozszerzenia właśnie z tego działu z geometrii analitycznej. Ja na to nasze spotkanie wybrałam przykładowe zadania. Zadania oczywiście z arkusza rozszerzonego, takie zadania, które możesz spotkać, jeżeli przystąpisz do matury rozszerzonej z matematyki. Znajdziesz tutaj zadanie z okręgami, bardzo często występujące, znajdziesz zadanie z jednokładnością, znajdziesz również zadanie z wektorami, jak i zadanie z prostokątem w układzie współrzędnych. A więc zapraszam do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to właśnie spotkanie. Zadanie numer 1. Okręgi o równaniach. Pierwsze równanie to jest x dodać 1 do kwadratu, dodać y do kwadratu równa się 5 oraz x kwadrat plus y kwadrat minus 10x minus 6y plus m równa się 0 są styczne zewnętrznie. Wyznacz wartość parametru m oraz współrzędne punktu styczności. No i tak, mamy wyznaczyć m i mamy wyznaczyć współrzędne jakiegoś punktu A, który nazwę punkt styczności. Tutaj przypomniałam na rysunku, jak wyglądają okręgi styczne zewnętrznie. Mamy rysunek jednego okręgu, przykładowy drugi okrąg, mamy zaznaczone środki i mamy zaznaczone promienie. I teraz popatrz, to jest ten punkt styczności. Jeżeli one są styczne zewnętrznie, to styczność oznacza, że mają jeden punkt wspólny, natomiast ten okrąg wygląda w ten sposób i drugi wygląda w ten sposób. Jaki jest warunek? Na pewno pamiętasz, że były takie warunki na styczność wewnętrzną, zewnętrzną, na okręgi przecinające się. Niestety nie ma ich w tablicach. Ale wystarczy, że wykonasz taki rysunek, będziesz kojarzył, że tak wygląda styczność zewnętrzna i sam wykapujesz warunek. Ja ten warunek oczywiście tutaj napiszę. Popatrz, jak dodam promień pierwszy z promieniem drugim, to powinna mi wyjść odległość od punktu S1 do punktu S2, czyli S1, S2. I to jest warunek na styczność zewnętrzną. Wystarczy zrobić porządny rysunek i to widać. Czyli pierwsza sprawa, musimy wiedzieć, jakie są środki i jakie są promienie. Otóż ten okrąg jest na tyle piękny, że ja środek jestem w stanie od razu odczytać, bo widać, tutaj jest gotowe równanie okręgu, czyli będzie miał minus 1 tutaj, czyli plus 1 zczytujemy minus 1 i tu przy y nic nie ma, czyli 0. A R1, czyli promień, to będzie pierwiastek z 5. Dlatego, że we wzorze jest tam R kwadrat. To skoro R kwadrat, no to my u nas musi to być pierwiastek z 5, żeby podnieść do kwadratu wyszło 5. To równanie okręgu jest troszkę niezaładne, więc ja je muszę przekształcić, żeby właśnie umieć odczytać S2 i R2. No to jak robimy? Układamy tak, ja zawsze tak tłumaczę, układamy x-y koło x-ów, y-ki koło y-ków. I teraz zwijam to we wzór skróconego mnożenia. Tutaj i tutaj robimy wzór skróconego mnożenia. Otóż x minus 5 do kwadratu będzie faktycznie, tak się zaczynało, x kwadrat minus 10x i tu jeszcze będzie plus 25, czyli ja od razu minus 25 odejmuję, bo go nie mam przecież. Dalej dodać, teraz tu mamy y minus 3 do kwadratu i też się będzie zaczynało y kwadrat minus 6y i jeszcze będzie plus 9, no ale ja tego nie mam, czyli napiszę minus 9 plus m równa się 0. No więc przepiszę tutaj to, co jest, po co powinno być po lewej stronie, natomiast resztę przerzucę na drugą stronę i będę miała tutaj 34 odjąć oczywiście m. 34 odjąć m. No i teraz naszym zadaniem jest oczywiście napisać, ile wynosi S2, czyli nasze S2 to będzie punkt o współrzędnych 5
3, natomiast nasze R, 2, to będzie pierwiastek z 34 minus M. Oczywiście od razu powinniśmy dać założenie, więc ja tutaj dopiszę założenie w tym momencie, że ta liczba musi być dodatnia. 34 minus M musi być dodatnie, no żeby w ogóle istniał okrąg. Czyli jednym słowem M ma być mniejsze od 34. Tam pewnie będzie nam to potrzebne na samym końcu do uwzględnienia to założenie, więc nie możemy o nim zapomnieć. No to teraz spróbujmy policzyć S1, S2, czyli odległość między środkami. Pamiętamy ze wzoru na długość odcinka pierwiastek i teraz mamy 5, dodać 1 do kwadratu, dodać i teraz 3, odjąć 0 do kwadratu. Czyli to się równa dalej. Pierwiastek, 5 dodać 1 to jest oczywiście 6 do kwadratu, 36, dodać i tu mamy 3 do kwadratu, to jest 9, czyli mamy pierwiastek z 45. Możemy to rozbijać, możemy to zostawić. Na razie zwróćmy uwagę na to, jaki warunek musi być spełniony. Ten warunek, ja go może tutaj nie będę przepisywała, tylko od razu zastosuję. Czyli R1, naszym R1 był pierwiastek z 5, dodać nasze R2. Nasze R2 to był pierwiastek 34 minus M i to się równa pierwiastek 45, tak? Bo to się równa odległość S1, S2. Jak widzisz tutaj, tu jest pierwiastek z 5, no to chyba jednak dobrze byłoby ten pierwiastek 45 zapisać jako 3 pierwiastki z 5, ze względu na to, że to jest 9 razy 5 pod pierwiastkiem, czyli 3 pierwiastki z 5, ja tak zapiszę. No i teraz przerzucę, to zostawię, pierwiastek 34 minus M, to się równa, jak to przerzucę, to będę miała 2 pierwiastki z 5, bo mi się odejmie. I teraz jak takie równanko rozwiązać? Widząc pierwiastki, automatycznie musi Ci się tutaj ustawić tak to wszystko w główce, że podnosimy do kwadratu, no bo tylko potęga usuwa nam pierwiastek, prawda? Potęga druga usuwa pierwiastek drugiego stopnia, czyli będę miała 34 minus M, to się równa, no i tu mamy 4 razy 5, czyli 20. Czyli minus m równa się, jak tu przerzucimy, minus 14, czyli m jest równe 14. Sprawdźmy, czy faktycznie zgadza się z założeniem. No tak, zgadza się. M miało być mniejsze od 34, no wyszło nam m równe 14, czyli dla m, było pytanie, dla jakiego m okręgi są styczne zewnętrzne? Dla m równego 14. Pierwszą część już mamy załatwioną, teraz potrzebujemy te współrzędne punktu styczności. Żeby wyznaczyć współrzędne punktu styczności, będziemy tutaj posługiwać się chociażby taką informacją, że skoro już mamy EMA, to możemy podstawić sobie, czyli możemy tutaj w miejsce EMA podstawić 14 do tego okręgu, do tego równania, może tutaj podstawię, czyli będę miała tak x minus 5 do kwadratu, dodać y minus 3 do kwadratu, to się równa, 34 minus 14 to będzie 20. I zaraz pod tym mogłabym napisać to pierwsze równanie, które było podane. I to możemy zrobić właśnie chociażby w układzie, dlatego że skoro ma być punkt styczności, to znaczy, że musi spełniać i to równanie okręgu. To jest jeden ze sposobów, jak wyznaczyć oczywiście współrzędne punktu styczności. Jeszcze raz przypominam, musi spełniać i to równanie. No więc będziemy tutaj podnosić do kwadratu wzorami skróconego mnożenia, czyli x kwadrat minus 10x dodać 25, dodać y kwadrat minus 6y dodać 9, równa się 20. Można było również to równanie przepisać, nie ma to znaczenia. I tutaj pod spodem x kwadrat dodać 2x, dodać 1, dodać y kwadrat równa się 5. Jak widzimy, moglibyśmy sobie poprzerzucać liczby, to ja jeszcze to zrobię, czyli x kwadrat minus 10x plus y kwadrat minus 6y. Natomiast jak tutaj przerzucę, to będę miała tutaj 25 i 9, to mamy 34. 20 minus 34, no to jest oczywiście minus 14. I tutaj przerzucam x kwadrat plus 2x plus y kwadrat równa się 1, przerzucę, będę miała 4. I teraz popatrz, taki układ, oczywiście tu jest drugiego stopnia, tu jest drugiego stopnia, prawda, zarówno x jak y, ale możemy zrobić coś takiego, odejmiemy obustronnie, dzięki czemu x kwadrat minus x kwadrat mi się odejmie, będę miała minus 10x minus 2x, czyli minus 12x, y kwadrat mi się odejmie, minus 6y, no bo nie ma się z czym odjąć,
i to się równa minus 14, minus 4, minus 18. Jakbym teraz to podzieliła przez, widzimy, minus 6, mogłabym podzielić obustronnie, dostanę 2x dodać y równa się 3. Fajnie by było z tego wyliczyć tego y, ja może zapiszę tu, y to się równa 3 minus 2x. Czyli już coś wiemy oczywiście, ale to nie wystarczy. Teraz musimy sobie wybrać któreś równanie. Myślę, że to drugie, ze względu na to, że troszkę krótsze jest to i będę tutaj podstawiała. Czyli x kwadrat plus 2x plus 1 dodać i teraz y kwadrat. Ja to od razu będę podnosiła wzorem współsumnego mnożenia. 9 minus 3 razy 2 to 6 i razy 2 12 x dodać 4x kwadrat i to się u nas miało równać 5. Czyli x kwadrat i 4x kwadrat to jest 5x kwadrat. Dalej 2x minus 12x to jest minus 10x oczywiście. I tu mamy 1 plus 9 to jest 10. Przerzucę minus 5, to będę miała plus 5 równa się 0. Podzielimy oczywiście przez 5, czyli otrzymamy x kwadrat minus 2x plus 1 równa się 0. I tutaj nie zdziw się, że gdybyś to robił delta, delta się będzie równa 0. No dlaczego? Bo ma być tylko jeden punkt styczności, nie? Oczywiście. Ale ja to zmienię we wzór skróconego mnożenia, będzie szybciej. No i z tego mi wyjdzie, że x to jest 1, bo tu mam x minus 1 do kwadratu. Zatem x-a już mam, no to y-ka teraz policzę na podstawie tego, czyli będę miała 3 minus 2 razy 1, czyli po prostu 3 minus 2 to jest po prostu 1. Zatem skomentuję, że mój punkt A styczności ma współrzędne takie jak x i y, czyli 1 i 1. Wzajemne położenie okręgów. Czy to styczność zewnętrzna, czy styczność wewnętrzna, czy rozłączność zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, czy też okręgi przecinające się, może się pojawić właśnie w arkuszu naturalnym na poziomie rozszerzonym. Tu mamy takie przykładowe zadanie, jak sobie poradzić. Zadanie numer 2. Wyznacz współrzędne punktu A', który jest obrazem punktu A o współrzędnych minus 2 i 3 w jednokładności o środku w punkcie S o współrzędnych 1 i 1 i skali K równej minus 3. Zadanie z jednokładnością. Często młodzież to zadanie pomija, dlatego że myśli sobie, że a, takiego zadania z jednokładnością nie będzie na maturze, ale pasowałoby coś wiedzieć. Ja osobiście niespecjalnie stosuję wzory, które są gotowe w tablicach, bo są takie wzory na jednokładność. Ja wolę zrobić to zadanie przy użyciu wektorów i zaraz Ci pokażę, jak to będziemy robić. Po pierwsze, musimy sobie to zadanie wyobrazić w układzie współrzędnych, czyli tak, rysujemy układ współrzędnych, zaznaczamy punkt A tutaj, o współrzędnych minus 2 i 3, zaznaczamy środek tej jednokładności i teraz, co nam informuje skala jednokładności? Jeżeli skala jest dodatnia, to znaczy, że ten punkt A' będzie leżał po tej samej stronie od punktu S, co punkt A. Czyli jeżeli skala byłaby dodatnia, to skoro tu jest punkt S, tu jest punkt A, to gdzieś tutaj byłby punkt A'. Natomiast skoro skala jest ujemna, to znaczy, że ten punkt A' będzie leżał po przeciwległej stronie punktu S. Jeżeli skala jest ujemna. I teraz co jest ważne w tym? Ważne jest, że tutaj pomiędzy i A i S jest pewien odcinek, prawda? On ma swoją długość, nie musimy tego liczyć, ale ma swoją długość ten odcinek AS. Załóżmy długość X. To znaczy, że skoro skala wynosi minus 3, minus już powiedziałam, minus oznacza, że ten A' punkt będzie po tej drugiej stronie, natomiast to znaczy, że tam jest trójka, oznacza, że od punktu S do tego punktu A' będzie 3 razy dłuższy odcinek niż od A do S. Czyli tak mniej więcej sobie zaznaczmy 1, 2, 3, gdzieś tutaj będzie ten punkt. Ja tak na razie zapiszę tylko A' i zaznaczę Tobie może na czerwono, że ten odcinek, jak widzisz, na wygląd może, mogę powiedzieć, że ma długość 3x, czyli ma długość 3 razy większą ze względu na to, że tam k było równe minus 3. To minus, jeszcze raz, to znaczy, że po drugiej stronie tego punktu S, a to, że 3, to znaczy, że ten odcinek od S do A' jest 3 razy większy jego długość od odcinka, od długości odcinka AS. No, ale powiedziałam, że ja to chcę zrobić wektorami. Otóż, żeby zrobić wektorami, to ja muszę stworzyć wektor. I tak się składa, że jak tu zrobię początek, tu koniec, to mam wektor AS. Natomiast gdybym tu zrobiła teraz początek, a tu koniec, to mam wektor S A'. Ja może zaznaczę, jest wektor jakiś AS, który zaznaczyłam, i wektor S A'. I co ja mogę powiedzieć na temat tych wektorów? Mogę powiedzieć, że wektor S A' i to zapiszę,
prim wektor to jest nic innego jak 3 razy ten wektor AS. 3 razy wektor AS. Wektory, popatrz, czym się charakteryzują. Mają taki sam kierunek, mają ten sam zwrot, tylko różni się ich długość. Ten wektor SA' jest 3 razy dłuższy od wektora AS, dlatego właśnie mogłam taki warunek zapisać bardzo szybko. Za pomocą wektorów bardzo szybko się rozwiązuje zadania. No nie każde musi być z geometrii analitycznej z wektorów, ale to akurat było wygodnie. No tak, nie mam A', no to sobie napiszę, że moje A' to jest jakieś X i Y. No i teraz przypominamy sobie, jak to się liczyło SA'. Konkretnie mi chodzi o współrzędne tego wektora. To było w nawiasach kwadratowych i tak. Od końca odejmujemy początek, czyli koniec jest w A', czyli X, minus początek jest w S, czyli 1. Przecinek. Znowu od końca, czyli Y, odejmujemy początek, czyli 1. To się równa 3 razy i mamy tutaj wektor AS, czyli koniec jest teraz w S, początek w A, czyli od końca, czyli od jedynki, odejmujemy minus 2, czyli ja od razu napiszę plus 2. Przecinek. Teraz od końca, czyli znowu od jedynki, odejmujemy tym razem trójkę. Czyli odejmujemy sobie x, odejmujemy sobie y i dzięki temu zapisujemy takie zależności. No to widzimy, tu już więcej nic nie zrobimy, więc ja przepiszę. Natomiast tutaj będę wymnażała liczbę przez odpowiednie współrzędne, tak ja zgodnie z własnościami działań na wektorach. Czyli tak, 1 dodać 2 to jest 3 i razy 3 to od razu napiszę 9. Tu mamy 1 odjąć 3 to minus 2, razy 3 to minus 6. I teraz, żeby wektory były równe, jak pamiętasz, bo tu mam wektor, tu mam wektor. Oczywiście ja je analizuję na bazie współrzędnych wektora. To żeby wektory były równe, to muszą być równe współrzędne. Czyli ja z tego wywnioskuję, że moje x minus 1 to ma być właśnie 9 i moje y minus 1 to ma być właśnie minus 6. Popatrz, to ma być równe temu, a to ma być równe temu. No nie trudno się domyślić. Jest równość. Równość wektorów oznacza też równość współrzędnych tych wektorów. Czyli z tego wyjdzie nam x równe 10, a z tego oczywiście wyjdzie y równe minus, y równe minus 5. I mogę napisać, że mój punkt A' ma współrzędne 10, przecinek minus 5. Zobaczmy, czy mniej więcej się zgadza. Popatrz, 10, mniej więcej minus 5. Oczywiście ten rysunek był poglądowy. Ja tutaj nie używałam linijki, żeby odmierzyć tą długość, tylko zaznaczyłam. Wiesz, nie chodzi o to na maturze, żebyś ty z układów współrzędnych odczytał, tylko żebyś ty rozwiązał, prawda? Więc jeżeli nawet byś odczytał, faktycznie by ci się udało przy użyciu linijki czy cyrkla super ekstra to odczytać, to i tak nie dostałbyś maksymalnej ilości punktów. Jeżeli w poleceniu jest oblicz, wyznacz, to ty to musisz pokazać, że też za pomocą czegoś, jakichś operacji matematycznych, różnych na przykład, tak jak ja tutaj wektorów, to wyznaczysz, a nie odczytasz. Zadanie numer 3. W okrąg o równaniu x kwadrat dodać y kwadrat, dodać 4x minus 6y minus 3 równa się 0, wpisano kwadrat. Oblicz pole tego kwadratu. Przepisałam równanie okręgu, mam policzyć pole kwadratu. Wykonałam tutaj tobie rysunek. Jest to rysunek wykonany nie w układzie współrzędnym, dlatego że to jest dosyć łatwe zadanie, więc nie potrzeba rysować układów współrzędnych. Czasem jest tak, że rozwiązując zadanie z geometrii analitycznej, jak zauważyłeś, analizując zadanie pierwsze i drugie na tym naszym spotkaniu, w jednym robiłam rysunek na płaszczyźnie, a w drugim zadaniu robiłam rysunek na płaszczyźnie układów współrzędnych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli jest trudne pojęcie, na przykład jednokładność była pojęciem dosyć trudnym dla młodzieży, więc chciałam to pokazać w układzie współrzędnym. Wykonany rysunek w układzie współrzędnym jest bardziej perfekcyjny, aczkolwiek jak zadanie jest takie dosyć łatwe do wyobrażenia sobie, to szkoda czasu tracić na rysowanie w układzie współrzędnym po prostu. Dlatego tak, ja narysowałam oczywiście okrąg i wiem, że w niego wpisano kwadrat. I moim zadaniem jest policzyć pole tego kwadratu. Mam policzyć pole tego kwadratu. No, zanim przejdziemy do pola kwadratu, po pierwsze, mamy tu pełen bałagan, pewien, tak? Dlatego, że równanie okręgu, pamiętamy, wygląda tak. W tablicach oczywiście maturalnych możesz znaleźć
I żebym mogła czytać środek i promień i na nim budować dalszą moją wiedzę, prawda, to muszę przekształcić w takiej postaci. Czyli tak, x koło x-ów tutaj układamy, dalej y koło y-ków, no i na końcu liczby tutaj mi nie przeszkadzają. I teraz będę to musiała dopełnić tak, żeby mi powstały wzory skróconego mnożenia, żeby mi powstało x minus a do kwadratu. Czyli muszę wywnioskować z tej postaci plus albo minus, ile będę od x-a odejmować, bądź też dodawać. Popatrzmy, jak to robimy. We wzorze skróconego mnożenia jest zawsze tam 2ab, na plusie albo na minusie, w zależności od znaku. 2ab, czyli ja, widząc oczywiście plusa, będę miała plus. 2ab, czyli tą czwórkę muszę podzielić przez 2. Wychodzi mi 2 i do kwadratu. I teraz popatrz, x kwadrat, dodać 4x, dodać 4. Ja tego nie mam, więc muszę od razu odjąć. Skoro dołożyłam, żeby powstał mi z skróconego mnożenia, to muszę odjąć, bo tego przecież nie było wcześniej, nie? Dobra, no to teraz to drugie. Na pewno będzie y, bo tak musi być. Będzie minus, bo jest minus. I znowu 2ab tam jest, czyli bez wzorze skróconego mnożenia, czyli mam 6 podzielone przez 2, czyli 3 do kwadratu. No to sprawdzamy. Y kwadrat minus 6y plus 9. Ja nie mam tego 9, czyli ja tu dołożyłam 9, muszę ją zaraz odjąć. Minus 9, no i przepisuję minus 3 równa się 0. Teraz układam, żeby była taka postać, czyli żeby był ten pierwszy wzór skróconego mnożenia, obok tego ten drugi wzór skróconego mnożenia, który mogłabym oczywiście zastosować, to się równa, liczby przerzucam na drugą stronę. Ma to być taka postać. 4, 9 to mamy 13 i 3 to jest 16. I teraz w tej postaci ja już jestem w stanie sczytać środek. Proszę bardzo, na przykład sobie nazwę S1. Środek ma współrzędne minus 2 i 3. Bo tutaj jest minus, więc tak muszę zmienić. Tu jest minus, więc tylko sczytuję samą trójeczkę. I promień, no niech będzie jakiś tam promień R1. W tym wypadku to jest pierwiastek z 16, czyli po prostu 4. Promień ma długość 4. No to teraz wracamy do naszego rysunku. I patrzmy sobie, co nam teraz dało to. Znam ten środek już, ale ważniejsza rzecz, znam promień. Otóż tak się składa, że tu będzie ten mój promień, który ja sobie tam oznaczyłam R czy tam R1. Popatrzmy, jak już mamy promień, to z tej, od S-a do tego punktu, kwadrat ma współrzędne ABCD, prawda? To od S do A jest promień, to jeszcze od S do C też mam promień, prawda? Zaznaczę promień, czyli cała przekątna moja w kwadracie to będą dwa promienie. Czyli 2R, no to u mnie 2 razy 4 to jest 8. A co mi tu daje teraz? No dużo. Dlatego, że myślę, że pamiętasz taki wzór na pole kwadratu za pomocą przekątnych. Niektórzy nie lubią, wolą sobie przejść na A ze wzoru na przekątną. Ale ja podam gotowy wzór na pole kwadratu za pomocą przekątnych. Jedna, druga, d kwadrat. To jest tak jak wzór na pole rąbu, tylko w rąbie mamy różne długości przekątne, więc jest jedna, druga, d, 1 razy d, 2 w kwadracie. Te przekątne są takiej samej długości, więc mogłam go zastosować w takiej postaci. Czyli jedna, druga razy d to jest moje 8 do kwadratu. Czyli jedna, druga z 64 to jest oczywiście 32. Zadanie niezbyt skomplikowane, a jednocześnie, jak widzisz, znowu pojawiło się zadanie z równaniem okręgu. Ono często bywa na maturze rozszerzonej. Zadanie numer 4. W układzie współrzędnym dane są punkty A o współrzędnych 2 minus 1, B o współrzędnych 7, 2 oraz C o współrzędnych 5 i 3. Wyznacz współrzędny wektora o długości 1, który jest równoległy do wektora U, a wektor U jest dany tak. 2A wektorki AB minus wektor BC. Mamy wyznaczyć współrzędne wektora jakiegoś V, ja sobie oznaczę V. I teraz skoro współrzędne, to współrzędne nam się powinny kojarzyć oczywiście z nawiasem kwadratowym, że podajemy je w nawiasie kwadratowym i współrzędne napiszmy P i Q. Tak uniwersalnie, no bo właśnie zazwyczaj współrzędne wektora dajemy jako właśnie P i Q oznaczamy. I teraz co my wiemy o tym naszym wektorze, który trzeba znaleźć? Wiemy, że jego długość, wypiszmy tutaj, tego naszego wektora to jest 1. I jeszcze jedna bardzo cenna informacja, że nasz wektor, który wymyśliliśmy sobie literkę V, jest równoległy do wektora U. Jest to zadanie z geometrii analitycznej i jest podane tak, że w układzie współrzędnych dane są punkty. Jeżeli masz ochotę, narysuj w układzie współrzędnych. Do tego zadania nie ma potrzeby robić rysunku w układzie współrzędnych, dlatego że na wektorach mamy odpowiednie wzory, przekształcenia
i to będziemy, z tego będziemy korzystać. No więc najpierw zaczniemy od wyznaczenia współrzędnych wektora U. Korzystamy tutaj z właśnie, będziemy korzystać z działań na wektorach, czyli mamy tak dwa razy wektorek AB. Jak liczymy współrzędny wektora AB? Oczywiście zgodnie z zasadą od końca odejmujemy początek. Koniec jest w punkcie B, czyli od siódemki odejmuję 2, przecinek, od dwójki odejmuję minus 1, czyli dodać 1. Pamiętamy, robimy to na x-ach, robimy to na y-ach. Teraz mamy odjąć, znowu będą współrzędne wektora, tym razem będzie to wektor BC. I znowu od końca odejmujemy początek, koniec jest w punkcie C, czyli będzie od 5 odjąć 7 i od 3 odjąć 2. Pamiętaj, na x-ach odejmujemy, na y-ach odejmujemy. No to może dalej będę tutaj pisała, czyli 2 razy i teraz to musimy wykonać działania. 7 minus 2 to jest oczywiście 5, 2 dodać 1 to jest 3. Odjąć, teraz tutaj 5, odjąć 7, no to mamy minus 2 i 3 odjąć 2 to jest 1. To się równa, no to teraz pasowałoby pomnożyć i pamiętamy, jak się mnoży wektor przez liczbę. Mnożymy jedną współrzędną i drugą też. Przez tą liczbę, czyli 2 razy 5 to jest 10 i 2 razy 3 to jest 6 minus i tutaj przepisujemy ten drugi wektor. To się równa i teraz jak się odejmuje współrzędne wektorów? No też dosyć łatwo. Od tej odejmujemy tą, a od tej odejmujemy tą. I otrzymamy już współrzędne naszego wektora, czyli 10 odjąć minus 2, czyli tak jakby dodać 2, to jest 12. Przecinek 6 odjąć 1, no to mamy 5. I teraz, zanim przejdziemy do warunku, że długość tego naszego nowego wektora, który mamy znaleźć, jego współrzędne wynosi 1, zaczniemy od warunku właśnie na równoległość. Na równoległość, czyli wektor V jest równoległy do wektora U. I teraz jak to było z tą równoległością? Ja osobiście lubię tak zapisywać, że tak, mamy wektor U, przepiszę jeszcze raz współrzędny 12 i 5 i wektor V, przepiszę pod nim zaraz, ma współrzędne P i Q. Jeżeli wektory są równoległe, zachodzi taki warunek, że jak pomnożymy tak jakby na krzyż, tak sobie, dobrze jest to sobie zapamiętać, to razy to minus to razy to, tam się skojarzy to z wyznacznikiem macierzy 2 na 2, jak pomnożymy na krzyż, otrzymać powinniśmy 0. Czyli z tego, że wektory są równoległe, równoległe, tak, wynika, że 12 razy Q, czyli ja napiszę 12 Q, odjąć 5 razy P, czyli 5P, to nam da 0. Czyli jeszcze raz powtarzam, równoległość, będziemy tak mnożyć to razy to minus to razy to, a z kolei prostopadłość, gdyby była, to by było to razy to plus to razy to. No ale to w zadaniu na prostopadłe wektory. My tu mamy równoległe akurat. Czyli dobrze jest tak napisać jeden pod drugim i tak sobie właśnie przypomnieć, że to razy to minus to razy to, to wynosi 0, te wektory są równoległe. A co z tego możemy wywnioskować, wyliczyć? Na przykład możemy wyliczyć taką zależność, że 5p to jest 12q, jak przeniesiemy odpowiednio, podzielimy przez 5 i dostaniemy, że p to jest 12 piątych q. Na pewno nam się do czegoś teraz przyda. Do czego? Bo znowu trzeba sobie przypomnieć wzór na długość wektora. Przypomnę tutaj, wzór na długość wektora. Bardzo podobny do wzoru na długość odcinka, prawda? Tylko, będzie też pierwiastek, tylko ja nie mam już potrzeby, żebym ja od końca odejmowała początek. Zresztą ja nie wiem, gdzie mój wektor V ma początek, gdzie koniec. Ja zapisałam sobie jego współrzędne jako P i Q. Czyli wzór będzie P do kwadratu dodać Q do kwadratu. No i teraz pod ten wzór podstawiamy. Za długość wektora podstawiam 1, to się równa pierwiastek. Za p podstawiam 12 piątych q do kwadratu i dodać q do kwadratu. Czyli 1 to się równa pierwiastek i podnoszę. 12 do kwadratu 144, 5 do kwadratu 25, no i oczywiście q kwadrat, dodać q kwadrat. 1 to się równa. Nie wolno tego osobno spierwiastkować, muszę to dodać, a żeby dodać muszę mieć wspólny mianownik. Czyli tu będę miała 25 dwudziestych piątych, czyli 25 plus 144 to mamy 169 dwudziestych piątych q do kwadratu. Zatem teraz już mogę to oczywiście obliczyć, czyli ja mogę teraz to spierwiastkować i napiszę Ci, że to będzie, że 1 to się równa 13 piątych
jak pierwiastkujemy, tylko pamiętasz na pewno, że jak mamy pierwiastek, jesteśmy na poziomie tutaj rozszerzonym, prawda? To ja to spierwiastkowałam, ale powinnam zapisać wartość bezwzględna. Czyli 1 to się równa wartość bezwzględna 13 piątych ku. Bo ja nie wiem, czy ku ma być dodatnie, czy ujemne. No i teraz muszę rozpatrzyć taką sytuację, że mam tak. 13 piątych ku może mi dać jedynkę lub 13 piątych ku może mi dać minus jedynkę. Współrzędne mogą być liczbami ujemnymi. Zatem jak tu podzielę odpowiednio, wyjdzie mi, że ku to jest 5 trzynastych lub Q to jest minus 5 trzynastych. No to skoro tak, to teraz dlatego Q muszę policzyć P, czyli będę miała 12, popatrz, piątych, tu jest, razy moje 5 trzynastych, da mi to P równe, piątki się skrócą, 12 trzynastych, a w tej sytuacji będzie po prostu tylko i wyłącznie z minusem, czyli minus 12 trzynastych. No i teraz pasowałoby, to jest oczywiście jakby pierwszy przypadek, to mamy drugi przypadek, pasowałoby teraz podać odpowiedź, czyli napisać, jakie mogą być współrzędne tego naszego wektora, wektora V. Otóż zapiszemy sobie, że współrzędne wektora V mogą być, jeżeli P będzie 12 trzynastych, no to Q widzimy będzie 5 trzynastych lub jeżeli P będzie minus 12 trzynastych, no to Q będzie minus 5 trzynastych. I to jest już taka już globalna odpowiedź. Pamiętaj o tym, że mogą tutaj wyjść dwa rozwiązania, tak? Dwa możliwe wektory, które mają długość 1, zarówno ten, jak i ten mają długość 1 i zarówno ten, jak i ten są równoległe do wektora, który tutaj był podany w zadaniu, którego współrzędne wyznaczyliśmy i skorzystaliśmy z warunku na równoległość wektorów. Zadanie numer 5. Prostokąt ABCD jest wpisany w okrąg o równaniu x kwadrat dodać y kwadrat dodać 6x dodać 4y minus 12 równa się 0. A jego bok jest zawarty w prostym równaniu 2x plus y minus 2 równa się 0. Znajdź współrzędne wierzchołków prostokąta i oblicz jego pole. Przepisałam równanie okręgu, przepisałam równanie proste, napisałam, że ABCD to trzeba znaleźć współrzędne tych punktów i pole tego prostokąta i przygotowałam rysunek. Ja celowo ten rysunek nie przygotowałam w układzie współrzędnych, ponieważ za dużo by tutaj miejsca na mojej tablicy zajęło, to po pierwsze, a po drugie, no w przypadku tego zadania akurat takiej super konieczności nie ma, chociaż oczywiście można. Narysowałam tak okrąg i w niego jest wpisany, w ten okrąg wpisany jest prostokąt, czyli wiemy jaka jest definicja prostokąta, ma wszystkie kąty proste i parami boki są równej długości, to będziemy na pewno wykorzystywać gdzieś. I ważne jest to, że jeden bok, popatrz, ja tutaj potraktowałam jako bok ten AD sobie nazwałam, bo to nie ma znaczenia, zawarty jest w prostej tej, czyli ja to równanie napiszę, przekształcę y, to się równa minus 2x dodać 2. Postarałam się, żeby ten rysunek oddawał nam, że to funkcja jest malejąca właśnie, dlatego tak też narysowałam. I teraz, jak wyznaczyć po pierwsze współrzędne tych punktów A i D, bo od tego powinniśmy zacząć, prawda? Od wyznaczenia tych współrzędnych punktów A i D. Otóż, równanie okręgu kojarzy nam się zawsze z tym, że trzeba przekształcić do tej postaci takiej kanonicznej i wyznaczyć środek i promień. No niestety nie musimy. Możemy oczywiście to zrobić, ale nie musimy. Jak będzie taka potrzeba, to oczywiście to uczynimy. Na razie takiej potrzeby nie ma. Na początek musimy znaleźć w ogóle te punkty. A i te. Jak to znaleźć? Oczywiście, skoro te punkty, popatrz, należą i do tej prostej podanej w zadaniu, i do okręgu. Skoro tak, to ja mogłabym, jak już tutaj przepiszę może takie przekształcone, minus 2x plus 2, czyli ja mogłabym to y równe minus 2x plus 2 połączyć razem z równaniem okręgu, ja go przepiszę tutaj, i zrobić z tego układ równań. Dlaczego? No bo skoro te punkty, jak widzisz, należą, te punkty należą i do prostej, i do okręgu, to znaczy należą do jednego i do drugiego, czyli ja mogę to wziąć w klamerkę. Ale oczywiście rozwiązywanie dalej w postaci klamry byłoby takie dosyć skomplikowane, dlatego ja od razu zrobię podstawienie, czyli w miejsce tego y i tego y podstawię to i już nie będę klamerki przepisywała, tylko samo równanko to drugie. Czyli x kwadrat dodać i w miejsce tego mojego y podstawię minus 2x dodać 2 i to do kwadratu dodać.
6x dodać 4. W miejsce y postawię minus 2x dodać 2. Minus 12 równa się 0. No i rozwiązujemy takie równanko. X kwadrat dodać. Tutaj oczywiście wzór skróconego mnożenia, czyli 4x kwadrat. Będzie minus, bo mamy tylko jeden minus. 2ab, czyli 2 razy 2 razy 2 to mamy 8x. I dodać to drugie do kwadratu, czyli 4. Dalej dodać 6x. I tu mamy 4 razy minus 2 to mamy minus 8x. 4 razy 2 plus 8 minus 12 równa się 0. No to patrzymy sobie, oczywiście dodajemy co się da. X kwadrat i 4x kwadrat mamy 5x kwadrat. Dalej mamy minus 8x i minus 8x minus 16 mamy x i dodać 6, czyli mamy minus 10x. Tutaj i teraz mamy 4, dodać 8, to mamy 12, minus 12, popatrz jak pięknie wyszło. Nawet nie trzeba będzie tutaj deltą liczyć. Od razu równa się 0, wyciągamy przed nawias, czyli 5x da się wyciągnąć, będzie x minus 2, w nawiasie równa się 0. Wniosek z tego, że x albo będzie równy 0, albo x będzie równy 2. No to skoro już mamy x-a, no to policzmy temu x-owi y-ka, prawda? Oczywiście najlepiej do tego, ja to zrobię w postaci teraz klamerki, czyli wracam do klamerki. Y to się równa, tu jest, w tym miejscu będę sobie podstawiała, czyli minus 2 razy 0, no to jest i tak 0 dodać 2, no to mamy 2. A z kolei dla tego x równego 2 weźmy sobie, podstawmy, czyli minus 2 razy 2 to mamy minus 4, dodać 2 mamy minus 2. Zatem wyszły nam dwa punkty i teraz, czy ty je oznaczysz A, ten punkt, czy D, nie ma to kompletnie znaczenia, ponieważ w treści nie jest powiedziane, jak mam numerować wierzchołki. Dlatego ja mogę sobie przyjąć, że mój punkt A ma współrzędne, niech będzie punkt A ma współrzędne 2, minus 2, tak na moim rysunku bardziej jest na prawo, czyli 2 minus 2, a punkt D w tym wypadku na moim rysunku ma współrzędne 0 i 2. 0 i 2. No dobrze, mamy dwa punkty, a teraz co dalej? Oczywiście sposobów jest cała masa, jak zrobić to zadanie. Ja bym chciała najszybszy sposób. Najszybszy sposób to nieraz to są wektorki właśnie. Ale żeby to zrobić, to chciałabym najpierw, żebyśmy wyznaczyli środek. Niektórzy właśnie w ogóle robią z prostych, prostopadłych, równoległych. Też super, oczywiście, tylko na pewno dłużej. Ja zrobię to najszybciej, jak się da, czyli chcę wyznaczyć środek, czyli to równanie okręgu przekształcę. Na razie go tak zapiszę, żeby były x koło x-ów, y koło y-ów, no i na końcu liczby. I tak, tutaj składamy do wzoru skróconego mnożenia, x dodać 3 do kwadratu odejmuje 9, dodać y dodać 2 do kwadratu odejmuje 4, minus 12 i równa się 0. No więc będę miała x dodać 3 do kwadratu, y dodać 2 będę miała też do kwadratu i to się równa, tu będę miała 4, 12 to 16 i dodać 9 to 25, a mnie interesuje tylko środek, nawet promień mnie nie interesuje, czyli środek ma współrzędne u mnie minus 3 i minus 2, czyli nasz środek ma współrzędne minus 3 i minus 2. Środek tego oczywiście naszego okręgu ma takie współrzędne. Zatem popatrz, co możemy tutaj zapisać. Co możemy sobie dorysować? Otóż, jeżeli ja poprowadziłabym teraz tutaj taki wektor, wektor ds i dalej kontynuowała to i poprowadziła drugi wektor sb, to te wektorki będą równe. Dlaczego? No dlatego, że leżą na jednej linii, bo to jest przekątna. Oczywiście przekątne przecinają się w prostokątnie w połowie, czyli mają taką samą długość. No i zauważyłam, że mają taki sam zwrot. Czyli ds wektor jest równy wektorowi sb. No to teraz spróbujmy analogicznie przeprowadzić rozumowanie tutaj. Czyli po prostu mamy teraz wektor AS jest równy wektorowi SC. Ja też zapiszę tutaj i wektor AS jest równy wektorowi SC. AS jest równy wektorowi SC. No skoro tak, to ja teraz mogę sobie przyjąć, zarówno w tej analizie, jak i w tej, będę osobno to robiła. Czyli tak, w tej analizie, popatrz, brakuje mi wierzchołka B, no to ja B przyjmuję sobie, że niech będzie XBYB.
żeby nam się kojarzyło z B. Natomiast w tej tutaj analizie brakuje nam wierzchołka C, czyli X, C, Y, C. I będę korzystała z tego, że wektory są równe wtedy, kiedy mają takie same współrzędne. Zatem liczę współrzędne DS. Czyli D przecież już mamy, to jest 0,2 i S też mamy. Czyli nasz S to będzie koniec, czyli minus 3, minus 0, to mamy minus 3, przecinek, minus 2, minus 2, no to mamy minus 4. I to się równa. SB, czyli od końca nasze B, będę odejmowała S, czyli będę miała XB, które nie mam, odjąć minus 3, czyli plus 3. Przecinek, YB... odjąć minus 2, czyli będę miała plus 2. No i teraz zapiszę, że żeby to było równe, to to musi być równe z tym. No i oczywiście to musi być równe z tym. Czyli minus 3 musi być równe xb dodać 3 i minus 4 musi być równe yb dodać 2. Zatem xb będzie równe minus 6. No, a YB będzie też równe akurat minus 6. Czyli napiszę, że mój punkt B ma współrzędne już w tej chwili minus 6 i minus 6. No to skoro tak, no to musimy teraz, oczywiście tak samo kontynuować rozumowanie i policzyć sobie współrzędne punktu C z tego warunku, czyli teraz wektor AS, czyli AS tutaj będę miała minus 3, minus 2, to jest minus 5 i też od końca minus 2, minus minus 2, czyli będzie 0, to się równa wektor SC, czyli S i nasze C. C jest koniec, czyli XC dodać 3, przecinek YC, no i będzie minus minus 2, czyli dodać 2. No i tak samo układam. Minus 5 to się równa xc dodać 3 i 0 to się równa yc dodać 2. Zatem moje xc to będzie minus 8, a moje yc to będzie minus 2. Czyli c ma współrzędne. Minus 8, minus 2. Popatrz, co już znaleźliśmy. Znaleźliśmy współrzędną jedną, drugą. Tu mamy trzecią i czwartą. Natomiast polecenie jeszcze było wyznaczyć pole. Żeby wyliczyć pole prostokąta, no to najprościej będzie wyliczyć długości jego boków i skorzystać ze wzoru, że pole prostokąta to się równa a razy b. No to tutaj musimy wyliczyć, jeszcze musimy znaleźć miejsce, wyliczyć nasz bok a. Ja może na rysunku zaznaczę, niech to będzie a to niech będzie b przykładowo, prawda? Czyli moje A, tu będę pisała, będę liczyła jako długość odcinka AB, czyli pierwiastek, pamiętamy z tego wzoru, i AB. Patrzę na A i patrzę na B, minus 6, minus 2, to będzie minus 8 do kwadratu. I dalej, minus 6, minus minus 2, czyli minus 6 plus 2, czyli minus 4 do kwadratu. To się równa pierwiastek i tu mamy 64 dodać 16, czyli mamy pierwiastek z 80. Mogłabym oczywiście to rozbić jako 16 razy 5, czyli będę miała 4 pierwiastki z 5. No i B jeszcze wyznaczamy. B, popatrzmy, to będzie nasze BC, czyli patrzymy sobie na B i na C. I tak samo działamy. Minus 8, minus minus 6, to będziemy mieć minus 8 plus 6, czyli minus 2 do kwadratu dodać. Minus 2, minus minus 6, czyli będziemy mieć plus 4 i też do kwadratu. To się równa pierwiastek 4 plus 16, pierwiastek z 20, a to są dwa pierwiastki z 5. No i na samym końcu tutaj zapiszę pole naszego prostokąta, to będzie 4 pierwiastki z 5 razy 2 pierwiastki z 5, a więc będzie to, liczby mnożymy z liczbami, czyli mamy 8 razy pierwiastki z pierwiastkami 5, wychodzi 40. Czyli policzyliśmy też w tym zadaniu pole prostokąta. To zadanie postarałam się zrobić najszybszym sposobem, chociaż jeżeli ktoś ma sprawę w prostych, równoległych prostopadłych, to też polecam, aczkolwiek młodzież dość niechętnie podchodzi do wektorów, dlatego ja chciałam na tym naszym spotkaniu zwrócić uwagę na to, że wektory bardzo przyspieszają rozwiązywanie zadań naturalnych na poziomie rozszerzonym, dlatego ja polecam, jeżeli tylko da się gdzieś zauważyć wektory równe. Jak się da zauważyć wektory równoległe, wektory równe, równej długości, to naprawdę stosuj w zadaniach.
Podsumowując, na to spotkanie przygotowałam 5 zadań. Zwróć uwagę, jak będziesz przygotowywał się do matury, zwróć uwagę na to, że na poziomie rozszerzonym bardzo często bywa zadanie z geometrii analitycznej właśnie z okręgami. Dlatego na nie zwróć uwagę. No i zwróć uwagę na to, że fajnie jest wykorzystywać właśnie wektory na poziomie rozszerzonym z matematyki na maturze. Mam nadzieję, że lekcja będzie dla Ciebie przydatna. Mam nadzieję, że się podobała. Jeżeli tak, zapraszam na kolejne spotkanie z Aika Math.